Dzień dobry wszystkim. Zapraszam Was dzisiaj z racji na zbliżającą się jesień i zbliżające się pory zimowe, kiedy na dworze temperatura osiąga już minusowe temperatury zimą, natomiast jesienią mamy deszcz, mamy mocny wiatr, jest już chłodniej, rano jest nawet powiedziałabym bardzo zimno i nam kobietom i nie tylko towarzyszy problem spierzchniętych i popękanych ust. W związku z tym, jak radzić sobie z tym codziennym problemem, z którym musimy się borykać, a mimo wszystko chcemy wyglądać bardzo ładnie, chcemy mieć piękny makijaż i chcemy, żeby nasze usta wyglądały na zdrowe. To jest problem z kategorii, z którym raczej ciężko jest sobie poradzić, a przynajmniej na tyle ciężko, że nie jesteśmy w stanie zaradzić temu od razu na już i na dzień dzisiejszy. Jak więc szybko i skutecznie zaradzić temu problemowi? Numer 1 jest używanie szczoteczki do zębów zwykłej, manualnej i robienie ze szczoteczki do zębów peelingu. Czyli masujemy zwykłą szczoteczką nasze usta, nie za mocno, nie za długo, żeby też tej błony nie poprzerywać, bo usta są raczej delikatną tkanką, taką, którą bardzo szybko można uszkodzić w sposób mechaniczny. Więc robimy to delikatnie, zwykle po umyciu zębów i przede wszystkim na mokro. I kulistymi ruchami szorujemy, a raczej masujemy swoje usta, dzięki czemu będą bardziej ukrwione, będą bardziej nabrzmiałe i przede wszystkim zmienią kolor z takich jasno-różowych na delikatnie podbarwione ciemniejszym różem. Dlaczego? Dlatego, że zwiększy się w nich ukrwienie. Po prostu. Drugim etapem, który należy wykonać, to jest nałożenie zwykłego kremu Nivea, najlepiej na noc. Może to dziwne i tak tani produkt z tak raczej kiepskim składem faktycznie może się do takiego celu sprawdzić jak nic innego. Jest to sprawdzony sposób, sposób, który był od lat stosowany przez nasze babcie, mamy i starsze osoby. Natomiast my teraz spokojnie możemy zaradzić tym samym produktem na ten sam problem. Produkt numer 2. To jest klasyczny Carmex. Tu Wam się wyświetli zdjęcie tego produktu. Carmex, który możemy kupić w Rossmanie albo w innej drogerii, czy internetowej, czy stacjonarnej. Z tym, że bardzo ważne jest to, aby ten Carmex był właśnie w słoiczku, a nie w sztywcie tego typu. Ponieważ te produkty, mam wrażenie, różnią się od siebie i jakość Carmexów sztyftowych odbiega od jakości Carmexu, który znajduje się w słoiczku. Produkt numer 3. To jest produkt z Maka, którego zdjęcie możecie również zobaczyć tutaj. Jest to balsam do ust, którego używanie na co dzień powoduje, że nasze usta każdego dnia są nawilżone, miękkie i się nie łuszczą, a przede wszystkim, co najważniejsze, nie pękają. Tworzy barierę ochronną, jak i świetną bazę pod pomadki, błyszczyki czy też szminki, nawet te matujące. I produkt numer 4, który jako ostatni zasługuje na miano produktu najlepszego do ust, jest to produkt z firmy Blistex, sztyft, ja mam tutaj smak malinowy i cytrynowy, przepięknie pachnie, mamy ochotę zjeść, a nie smarować nim usta, daje bardzo fajne nawilżenie, sprawdza się świetnie również jako baza pod pomadki i produkty do ust. Nie rozmazuje się, wchłania, nie wysycha na sucho, tylko zostawia taką jedwabną powłokę na ustach i myślę, że jako numer 4 spokojnie zasługuje na miano jednego z najlepszych produktów do ust na sezon 2019-2020 naszej pięknej jesieni i zimy. Mam nadzieję, że ta jesień i zima w tym roku będą podobne do tych pół roku, które były rok temu, bo jeżeli tak będzie, to większość z nas nie będzie miała większych problemów z ustami, ponieważ ta pogoda sprzyja temu, żeby te usta nie pękały i żeby były w miarę w jak najlepszej formie. Dajcie znać, jakich Wy produktów używacie do ust, co u Was się sprawdza i jak radzicie sobie ze spierzchniętymi ustami, z popękanymi i takimi brzydkimi, suchymi skórkami. Dajcie znać oczywiście w komentarzu na dole. Ja Wam dziękuję za dzisiaj, mam nadzieję, że ten
krótki poradnik ustawy Wam się przyda i że skorzystacie z niego, a może już stosujecie te same produkty albo te same metody, co ja, by nasze usta wyglądały bardzo, bardzo ładnie. Także trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie, buźka, pa, pa.